Siemano widzowie, ja jestem Xpaterix C i dzisiaj wracamy po 5-miesięcznej przerwie na kanał. Dlatego zapraszam do subskrypcji kanału, do zalajkowania kanału. Dzisiaj będzie nowa seria, bo będziemy oglądać YouTube Shortsy albo TikToki, kto woli. Jak kto woli mówić, to tak mówi po prostu. Dzisiaj jest wyjątkowy dzień, bo jest 1 czerwca, czwartek, czyli Dzień Dziecka. Dlatego napiszcie w komentarzach, co dostaliście na Dzień Dziecka. Ja dostałem bilet na film Strażnicy Galaktyki 3 i już na nim byłem. Bardzo mi się podobał, polecam 10/10, więc pójdźcie sobie do kina albo poczekajcie, aż wyjdzie na jakimś Disney Plus czy coś takiego. Zapraszam do zagłosowania w ankiecie w zakładce społeczność, żebyście co chcielibyście, żeby wlatywało na kanał, jakieś gry. I tutaj, że wróciłem na kanał po prostu. Zapraszam do obejrzenia też shortsa. No, w sumie to dłużej już nie przedłużam. Klikamy shorts i zaczynamy oglądać. Okej. Okay. You giving me candy mid workout? Put it in my mouth. Don't ask questions. I'm used to it. I don't know if you drug me. It's good. I can't believe the guy actually just gave me candy. No, nieźle udaje. Mógłbym się nabrać, jakbym nie wiedział. Okej. Czyli cały film jest na kanale. Jak chcecie zobaczyć, to zobaczcie. Uwielbiam tego gościa. On robi takie rzeczy z drukarki 3D. Now your mouse is completely useless until it has a full charge again. So the Ej, ale ta myszka jest kompletnie bez sensu, nie? And hello, much slimmer form factor. And next, I found these metal balls in my design studio. And they actually reminded me of those balls that used to be in mice to make them work. So then I hopped into my computer so I could start designing a bracket that was going to house that new smaller cable and two of those little metal balls. And the final version was a little bit something like this. So then I went over to my 3D printers and got those set up so they could print out each of the two different pieces of the bracket and I grabbed them off the printers, they were really good. Now I put together all the different components and waited for it to dry until I had a final product that was looking like this. To my sense. Onto the mouse, plus the metal balls. Whoa, ey. The laser was close enough so it still works. And now I can never say. Ej, to mi się podoba, to mi się podoba. Co mi się bardzo podoba, no po prostu gość jest genialny. Co on robi na tej drukarce 3D, to ja po prostu, no nie wyobrażam sobie po prostu, nie? Polecam tego gościa, ale oczywiście, nie no, nie będę mówić, że bardziej polecam mnie, no bo to by było bez sensu. Dobra, oglądamy dalej. Okej, okay, mamy tutaj Browniego, który jest napakowany i jego koledzy też, jak widać. Ja się napiję wody, pamiętajcie pić wodę, bo jest lato, gorąco, wiecie. Mieli godzinę. That was it. You burned 877 calories. You burned 1018 calories in an hour. Ooh, calorie you burn, right? No, 1018 calorii w godzinę. No,
Trochę to jest, dobra. Co my tutaj mamy? Nie da się zniszczyć tych książek. The following day, I put the books to a stress test by pulling as hard as I could on them. I was even able to hang on them like a swing without them budging. It was finally time for the car, so I tied the ropes to the back of my seats and to a nearby fence. The books not only resisted the tension, but you can see dirt coming up from revving the engine and tires, and the books into place. Not even the car could do it. How should I test this next? O kurde. Ej, dobra. Te książki, ja nie wiem, co tu się w ogóle zadziało. Dobra, ej. Co jest ogólnie? Dobra, mamy jakiś test napoju. Od najtańszego do najdroższego, czy jak? Okej. Patrzcie, w ogóle to kosztuje 5,9 biliona, przecież ile to jest? Nie mam tyle kasy w ogóle, mam tylko 3 biliony. The third most popular soft drink in the world technically should be Red Bull, but as they haven't left Russia, we didn't buy them, so it's prime. O kurde, droga. Droga Pepsi. Aha, najpopularniejsza na świecie, dobra. Okej. Okay. Dobra, zobaczmy. O nie, satysfakcja. O, o kurde. Oje, Dobra. To takie. Nie, dobre to było jednak. Co jest? Ło, kurde. That's one of the things I've ever seen in my life. Don't tell me the hands are gonna become like this. Oh yes. Oh, it's an air pocket. Okay, remove it. Remove it. Oh yes. So. That's the character. Jak on to robi? Perfekcyjnie. Ej, dobra, widzowie, ogólnie. Powiedziałem wytyfy, ale wiecie, co tak naprawdę znaczy wytyfy? Wow! That's fantastic! No, dlatego powiedziałem wytyfy. No, dobra. Oglądamy dalej. Mamy tutaj Lidla i AJ the Polish American. Uwielbiam też tego gościa. Jeden złoty do zakupów za każde powtórzenie. Dobra, czyli pewnie jakiegoś, nie wiem, pracownika Lidla, czy co? Albo klienta? Nie wiem, nie rozumiem. Chwila. Wyzwanie naszym TikTokowym. A jakie? Mamy tutaj kosteczkę, na której mamy wypisane ćwiczenia. Masz minutę czasu, ile zrobisz powtórzeń z danego ćwiczenia, tyle... Czyli klienta, dobra. Czy wyrażasz zgodę? Serio, nagrywam, ale tak... No tak, okej. Dziękujemy. Dobra, jakąś na imię? Dobra, dobra. Przysiady. Jak będziesz gotowy, to daj znać. Ja jestem gotowy. Aż się sam zdenerwowała. Stara. 3, 27, 28, 29, 35, 36, 38, 52, 53, stop. 53, 54 zaliczymy. Szybka lekcja z techniki. Nie pokazałem prawidłowego przysiadu. Kolana do zewnątrz. 65, ile na rachunku wyszło? 67. No to prawie zadanie. Okej. Dobra. Dawaj. Lecimy dalej. Fotografer i wideograf. W kuchni. Dobra.
Ej, ładne, no. Gość umie. Umie. Fotografer umie. Teraz zobaczymy wideo, wideografera, bo też pewnie będzie zarąbiście. Będzie zarąbiście. Pasta time. Ser. Uwielbiam ser. Ja się głodny zrobiłem. Dobra, lecimy z ostatnim TikTokiem. Co to będzie? Czy tam shortsem? Okej. Okay. Malowanie. Dobra. Tego gościa też lubię. Chyba jak on to robi, nic nie widząc? Nie wiem, a może on wie, jakie są tam kolory? Nie wiem. Ja się na tym nie znam, ale no widzicie, odcień szarego jakiś jest. Trochę więcej białego bierze. Okej, okay, bierze wszystko i od nowa. Ej, coś tam wyszło mu. Nie, nie wyszło mu taki sam. Nie wyszedł mu taki sam. No, czy był blisko, nie powiedziałbym nawet. Się wkurzył. Jeszcze to świnka na końcu. O Boże, rzucił rękawiczki i się wkurzył. Dobra, widzowie. Piszcie w komentarzach, co dostaliście na Dzień Dziecka. Piszcie, jak wam się podoba ta seria. Jakie filmy chcecie na moim kanale jeszcze. Jakie serie, filmy głosujcie w ankiecie, oczywiście ankiety będą się też pojawiać. No i tym akcentem kończymy ten odcinek. Zapraszam jeszcze do subskrypcji, do zalajkowania tego filmu. No i co? Do zobaczenia niebawem. Bleh.